Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w kółko Tropikalna Wyspa 2. Tak, jest to nasza jedna z tych serii odmurzających kompletnie, w których sobie gram na luzie i w sumie nie wiem, co robię, odpierdzielam dziwne rzeczy. To jest szalona przejażdżka! Trzymajcie się skarpet! Pojedziemy wagonikiem przez opuszczoną kopalnię! Tak, już nie mogę się doczekać. No dobra, pobawmy się w takim razie w górników. O, rosiczka. Żeby uwolnić Hugolinę, nie możesz się pomylić ani razu. Uważaj na te drobne małpy. Nie pozwól im wejść do swojego wagonika, bo one są w smogu ze Stylla. Strasznie. O tak, Stylla jest okropnie niebezpieczna. I brzmi jak... coś, z czym sobie na pewno nie poradzą za pierwszym razem. O, rany. Teraz. Aha, po diamenciki to ja mam w dodatku się wydylać. Kuźwa? Ale już to dziwne. Ała? Ojej. Dobra, to jest o wiele mniej intuicyjne niż tamten wulkan czy struś. Nie ociągaj się tak! Ja jestem gotów! A, no właśnie. Ojej, to mi pokazuje, czyli w prawo mam się wychylić. Tu. W dół. Szósteczka. Dobra, omijamy co prawda niektóre diamenciki. O, kuźwa. No i mam sobie omijanie diamencików. Jednak się skusiłam i proszę bardzo. Pozostała ci ostatnia szansa. Skończyło. Weź się w garść. Dobra, czyli teraz tak w prawo, znaczy tfu, w lewo, a potem zawsze... Dobra. No, jak? Przecież wcisnęłam strzałkę w dół. O rany, jestem przegrany. No nic, spróbujemy jeszcze raz. To tylko spróbuję teraz jeszcze bardziej się skupiać na tym, co robią. Nie możesz się pomylić. Ojku. Uważaj na te drobne małpy. Nie pozwól im wejść do swojego wagonika. To jest męczące. A małp się wyjątkowo boją. Stylla jest okropnie niebezpieczna. No ale dobra. Mam nadzieję, że pokażą nam mapkę. No i dobra. Spoko, bo diamenty chyba mogą się... Tak, i teraz tak. Poleciałam w lewo, teraz w dół. Mam nadzieję, że dobrze lecimy. Dół! Dół! Wow! Ja nie chcę. Ja już o nie, małpy. Nie, ja ich się boję. Dół, 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 dół! Tu? Dół? Prawo? Ja się strasznie boję tego, co mnie teraz czeka. Nie wiem, w prawo. W prawo? Nie, chyba za bardzo się wychylam. Prawo! Nie wiem, co robię. Nie, małpy. Przygotuj się do małpiego oblężenia! Nie, tylko nie małpy. Co mam zrobić? Cholera? Albo ty się weźmiesz w garść, albo ja cię zastąpię. Nie wiem, co ja z tymi małpami miałam robić. Aha. Czy twój telefon jest na korbkę? Ha, ha, ha. Zaraz, co ja mam zrobić z tym? Mam jeszcze jedną szansę, tak? Bo ja trochę nie wiem, co ja mam zrobić z małpami. Albo ty się weźmiesz w garść, albo ja cię zastąpię. Hugo, co ja mam zrobić z małpami? Bo ja nie wiem.
To już absolutnie ostatnia szansa. No dobra, ostatnia szansa. Aha, dobra, mam... Dobra, uderzać w małpy. Okej, okej. Tak, tak, tak. No, która mi tutaj? Tu. A masz małpo, nie wstawaj, czy ja uderzam małpy rybą? Nie. A masz, ty też. I ty, ojej, ale to emocjonujące. Udało mi się? Czy mi się udało? Hamulce włączone, nie ma czasu. Teraz już wszystko zależy od ciebie. Ale że co? O nie, co ja mam zrobić? Dwa? Tylko jakieś diamenty próbują się zapylać. A nie? Jestem... Okej. O, tak! Chyba udało mi się to przejść jakimś cudem. Na paluszkach! Moje przemyślne pułapki powstrzymają Hugo! Tak, zwłaszcza małpy. Na szczęście miałam jakąś zdechłą rybę. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugalinę i dzieci. Teraz... One znowu wyglądają tak samo, ale dobra, znowu wybieram trójkę, bo wygląda na to, że ma zamknięte oczy. I nie wiem, czy to się sprawdzi, czy nie, ale ja tak sobie lubię obstawiać. To mnie zastanawia, dlaczego ciągle ten kot jest odpowiedzią. Hugo, wiedziałam, że ci się uda. To znaczy, to jest jak dla mnie o tyle niezrozumiałe, że w sumie w wydaniu telewizyjnym to byłoby to za każdym razem właśnie to zgadywać, obstawiać. A więc może się tam jakoś coś zmieniało? No nie wiem, trudno jest mi powiedzieć obecnie. No ale cóż. Tym razem wielką literką nawet pisałam. Tej grze musisz mieć dobrą pamięć. Bitwa żółków, dobra, jak chcemy. Szampol wszystko przygotował. Możesz grać. No, uroczy jakiś cyrk, namioty. Ale wtedy zwierzaki staną do walki i będziesz się musiał pogodzić w konsekwencjach. O tak, dawaj. Pamiętaj, jak zwierzęta są sprawne. Ojej. Czy dobrze zapamiętałeś? To znaczy? Ja nie pamiętam kompletnie. Nie, ja to spieprzyłam. Dobrze! O, cholera. Żeby tylko nasi wygrali. I... Ojej. Źle to wygląda. Okej. Dobra, śmiesznie to wygląda w sumie. Ciekawie, powiem tak. I chyba... Tak, Hugo wygrał. Znaczy, ja wygrałam. Ja, oczywiście, że ja. A jestem ciekawa, co się stanie, jak już jeden mam. Do jednego skopiujemy. Popatrzmy, co wybrałeś. O nie, ja nie pamiętam tego zupełnie. Co by tu dać? A, byle jak, może ich powstawiam. Zobaczymy sobie. Zobaczymy, jak to się skończy. Dobra.
Dobra, mrówy czy ślimak? Żeby tylko nasi wygrali. No, mrówy, ślimak. Dawać, dawać, dawać. O, cholera. Sumo żółty padł. Ej. To było bredne. Ale i tak wygrywam. Czy nie? E? Nie wiem. Tak, wygrałam. Przeuroczo. Te konfetki kolorowe. Ach, cóż to jest za piękny widok. Już się napatrzyłem. Nie, ja się nie napatrzyłam. Popatrzmy, co wybrałeś. A teraz wiecie, może zrobimy tak. 5, 4. Może powinnam sobie jakoś zapamiętać to i nie wiem jak postawić. Dobra, ale zobaczmy. Tak i tego. Już nie mogę się doczekać. Teraz ryzykujemy skórę. Bo ja wiem. W sumie tylko jedna bitwa nas czeka, więc no właśnie. Dobra, wydaje mi się, że nie ma sensu tu więcej w tych walkach siedzieć, co? No właśnie. No więc jak zwykle punktujemy zwycięzcę. I teraz tak. Wyczucie równowagi i dużo siły. Aż tyle potrzebujesz w tej grze. Uważaj, żebyś nie skończył w rzece. Czyli ja nie mam ani wyczucia, ani siły. No cóż, trudno, próbujemy. I zupełnie nie pamiętam tej minigry, szczerze mówiąc. Tylko tu można przejść przez rzekę, ale musisz najpierw pokonać te podstępne małpiszony, a to nie będzie łatwe. Trzymaj mocno oręż i walcz z nimi. Uważaj na krokodyle i piranie, które skaczą z rzeki. Musisz być zwinny i szybki. Szczerze, strasznie dużo tego wszystkiego. Zaraz, teraz tak. Rana. Jesteś przyjony? Ruszaj się! Trochę... Straciłeś siły? Nie wiem jak to ma wyglądać. Ej, jak ja mam walczyć z nim? Mam go unikać, czy co ja mam robić? Ej, ja nie ogarniam tej minigry. Dawaj, jak ja mam je pokonać? Dobra, ostatnio mnie z tego wypaliło. I tak, zobaczymy jeszcze raz w sumie. Ale musisz jak to pójdzie, tylko właśnie, jest taki mały problem, bo wydawało mi się, że kontrol zupełnie mi nie działał. W każdym razie chciałabym sobie jeszcze raz zobaczyć, jak to będzie działało, może drugim kontrolem, bo rozumiem, że bez tego nie uda mi się przejść z tej minigry. No właśnie, wydaje się, że... Ze wszystkim to jest potrzebny kontrol. No nie, ja muszę tę małpę chyba rozwalić. O rany. A co mi się wydaje, czy ja... Czy udaje mi się jakoś coś mu zrobić? O! Chyba mi się udało jakimś cudem. Dobra. Coś mi tam wychodzi. O, dobra, jest. O nie, dwie małpy. Dobra, ale może mi się uda. Dobra, coś tu się zadziało. Nie wiem, nie wiem. A tylko jedna kombinacja tych przycisków mi chyba działa z kontrolem. Ale tu nic. O, coś dziwnego się tu dzieje, ja nie wiem, nie rozumiem tego. Wciskam sobie kontrol i strzałeczkę. O! No proste, i chyba przypadkiem mi się udało. Małpi rozum mnie nie pokonał.
Oj, Hugo, Hugo, małpi rozum. Rozumek to ty masz malutki, trola w dodatku. Na szczęście nie tego łazienkowego z Harry'ego Pottera z jedynki, ale i tak, no nie ma co tu chwalić, przykro mi. Zobaczcie, że przy tych dwóch minigrach to już półgoliny nie ratujemy, więc one są chyba takie dla fanów, że tak powiem. A wiecie co? Ja wiem, ja jestem dziwnym stworzeniem. I tak mamy jeszcze troszeczkę czasu tego odcinkowego, żeby nie był zbyt śmiesznie krótki. Więc wybaczcie, ale mnie za bardzo ciekawi jedna rzecz. A mianowicie, co się dzieje, jak biegniemy w małpę. Bo wiemy, co się dzieje z trusicą. Się wrąbiemy, wiemy, co się dzieje w spotkaniu z Rolfem w teczce. A teraz dzika małpa! Ojej. No tak, troje to już tło. Hugo nam dostał. Może teraz pójdzie lepiej. A przy strusicy tego nie mówiłeś. O, jakiś inny ten labirynt, ale to wiecie, spróbujemy jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie wbiegniemy sobie w ślepy zaułek, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na czachę jakąś. Rozumiem, że to tutaj będzie, tak? To na razie nawet sobie... nie ten. Tak, ja chcę prosto, bo chcę do czachy dobiec i zobaczyć, co się stanie. Tak, jestem masochistką jakąś dziwaczną tutaj. Też o tyle dobrze, że to Hugo dostaje, nie ja. Więc sobie mogę. Nie wiem, rozumiem, że jak biegnę czachę, to coś mi się stanie. No właśnie. Takie coś. Tu w krzakach jest znacznie gorzej. Domyślam się. Już dwie. Okej, czyli coś takiego. Dobra, w sumie. Ej, tak tego nie ogarnęły, już możemy dobiec spróbować. Czy moja pamięć bez patrzenia na mapę jakoś tam się sprawdzi? Nie wiem. Prosto? Dobra, już powiedzmy pod koniec tego odcinka, to już jest tak bardziej na zasadzie zabawy, ale... No, chyba prosto, nie mamy tu wyboru zbyt dużego. Tutaj. A, wybaczcie, to jest silniejsze ode mnie. W lewo. W lewo, w lewo. Ale obstawiam, że nim dobiegnę do miejsca właściwego, to nam biedny struś padnie, bo już jest troszeczkę zmęczony. Ale to tam szczególnie. Ej, jak pojawiają się te strusice, to Hugo gwizdże. Chyba Hugo. Nie wiem, a może struś. Prędzej struś. No właśnie, tak to ma sens. Tak, tak, tak. Wszystko zaczyna mi się w całość układać. Tutaj. A tak mnie jeszcze jedna rzecz ciekawi. Czy jak są dwa diamenty obok siebie, czy jest jakaś szansa, by zebrać oba? Prosto, dobra, cały czas teraz prosto. Właśnie to jest ciekawa sprawa, bo chyba nie ma aż takiej możliwości szybkiej reakcji, żeby właśnie przeskoczyć z diamentu na diament. Chyba. Tak cały czas mówię, co mi się wydaje. Bo to jest jednak... nie mam możliwości wyboru, więc miejmy nadzieję, że to jest dobra droga. Tu, tu. I... dobra, dość intuicyjne. Teraz będzie prosto. I w sumie też bym teraz pod koniec może właśnie wybrała z ciekawości jakiś inny kamienny łeb. O rany. Prawo, spokojnie. Jakiś inny kamienny łeb niż ten dziki kot. Nie pamiętam już, co to było, czy tygrys, czy pantera. W sumie, jako że wiem, że to jest trochę na czas, to nigdy się temu dokładnie nie przyglądałam.
Ale właśnie teraz bym chciała wybrać coś innego. Czy moja teoria o tych zamkniętych oczach jest właściwa, poprawna, czy nie? Z tego miejsca widać całą wyspę. Zobaczymy Hugo sobie. Hugo nie uratuje Hugoliny. Wmawiaj sobie, wmawiaj. Chyba psztylu wstrętny. Są trzy otwory. Jeśli wybierzesz właściwy i naciśniesz dźwignię, uwolnisz Hugoliny i dzieci. Kot znowu ma zamknięte oczy. Więc specjalnie wybierzemy małpę, która ma oczy otwarte. No i zobaczymy. Wystrzeli nas pewnie. Nie. To ja nie rozumiem, na jakiej zasadzie Hugo? Działa skurłep jest właściwym łupem. No więc chcąc nie chcąc i tak mamy dobre zakończenie. Och. Jak słodko, słodziaśnie. W sumie nie wiem, czy w filmach lubię dobre zakończenia. W zasadzie zależy w jakim filmie. Wiem, ja czasem jestem dziwnym człowiekiem. Bo właśnie... na mnie mogą być też złe zakończenia. O, jeszcze raz sobie tak myślę. Dobra. Na strusiu. Tylko trzymaj się mocno. Tak, wiem, zorientowałam się, Hugo. Nawet już przeszliśmy to raz i drugi. Dobra, więc tak. Wydaje mi się, że nie ma co przedłużać, tylko należałoby kończyć przygodę z Tropikalną Wyspą 2. Spróbuję kiedyś tam nagrać odmuszczacze numer 3 i chyba 4, bo jednak jest. A na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się także ten odcinek. Trzymajcie się, cześć! Muzyka jak z archiwum X prawie.